Siemanko, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj obiecany trening nóg. Dawno nie było filmów z siłowni, teraz będzie ich coraz więcej. Jest to spowodowane tym, że po pierwsze prosiliście o filmy z siłowni, a po drugie też chcę, aby ten kanał był, że tak powiem, związany z kulturystyką z każdej perspektywy, z każdego aspektu, czyli jeżeli chodzi o moje treningi też. Pierwsze ćwiczenie, jak widzicie, to fronty. Tutaj macie najpierw serię moje rozgrzewkowe. Wiem, ta technika nie jest może w 100% idealna, ale i tak się cieszę, bo już coraz częściej udaje mi się schodzić dość nisko. Na początku serii zawsze jest gorzej, ale w trakcie tej serii, jak widzicie, teraz już dużo lepiej to idzie. Oczywiście przy większym ciężarze nadal sprawia mi to kłopot, ale pomimo moich problemów z kolanami udaje mi się zarówno w standardowym przysiadzie, jak i w tych frontach naprawdę schodzić coraz niżej i używać coraz większego ciężaru, z czego się naprawdę mega, mega, mega cieszę. Tutaj, jak widzicie, jest to już pierwsza seria robocza. Zrobione zostało tutaj 10 powtórzeń. W drugiej serii, którą zaraz zobaczycie, założyłem największy ciężar i udało się zrobić 8 w tej serii. Jest to co prawda już czwarta seria robocza. Trzy pierwsze były również po 10, w tej już się nie udało, ale na szczęście w piątej również się udało 10 razy. Jak widzicie, no tutaj jest ten problem, o którym mówiłem wcześniej, czyli zejście odpowiednio głęboko, aczkolwiek no te ostatnie powtórzenia już były naprawdę ok. Teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, czyli martwy ciąg z pozycji sumo. Ci, którzy śledzą kanał, to wiedzą o tym, że ja miałem zawsze problemy z martwym ciągiem. Od zawsze moje lędźwia nie wytrzymywały martwego ciągu, a odkąd zacząłem robić martwy ciąg z pozycji sumo, jest o niebo lepiej. Tu macie moją pierwszą serię roboczą, 12 powtórzeń, następna seria to będzie 8 powtórzeń i ostatnia seria to będą 3 powtórzenia. Jak widzicie, w pierwszej serii ciężar to była stówka, teraz mamy 120. No i wydaje mi się, że nawet pod względem technicznym wychodzi to całkiem nieźle. Nie jest to jakaś tragedia totalna. Jasne, zawsze może być lepiej, ale dla osoby, która przez ponad rok nie robiła martwego ciągu w ogóle, a teraz go robi od mniej więcej miesiąca czasu, nawet chyba nie, 3 tygodnie będzie, to naprawdę jest to mega duża różnica. Dla mnie osobiście mega się cieszę. Mam nadzieję, że progres siłowy będzie stały. Więc tak to wyglądało. Następnie dzień dobry. Tutaj również pierwsze powtórzenia w tym dzień dobry nie są tak pełne, jakbym chciał. Aczkolwiek, no tak jak widzicie, już drugie czy trzecie powtórzenie według mnie jest odpowiednio głębokie. W tym ćwiczeniu bardziej skupiam się nad tym, żeby przepracowały mocno właśnie lędźwia, odcinek lędźwiowy, bo jest to w sumie obecnie jedyne ćwiczenie, jakie wykonuję na lędźwia. No powiem Wam szczerze, że też jest progres, jeżeli chodzi o ciężar. Tutaj w sumie z tygodnia na tydzień, tu akurat było 60 kg. Teraz mamy kolejne ćwiczenie. Są to wykroki ze sztangą na plecach. Tutaj aktualnie ciężar to jest 75 kg. Też mega się cieszę, bo jest progres z tym ciężarem. Niestety, no okna w chili są tak ustawione, że jak świeci słońce, no to macie taki efekt, jaki widzicie, że trochę prześwietla ten obraz, no ale grunt, że ćwiczenie zostało udokumentowane. Też to już tutaj byłem mega zmęczony. Powiem Wam szczerze, że już to jest bodajże chyba czwarta seria. Też było ich 5 po 12 powtórzeń planowo, znaczy do 12 powtórzeń. W tym wypadku mamy 9. I powiem Wam, że naprawdę już tutaj mega odczuwałem zmęczenie. Nie miało to nic wspólnego z przyjemnością, ale w sumie każdy trening, a zwłaszcza trening nóg, tak powinien wyglądać. Pewnie nie jedna osoba będzie tutaj mi teraz zarzucała, że
nie pokazuje, jak głęboki jest to zejście. Akurat dzisiaj tak ustawiłem kamerę, w przyszłości może ustawię inaczej. Grunt dla mnie, że wiem, że jest noga, która wychodzi do przodu, jest ustawiona tak, że w tej końcowej fazie mam w niej kąt prosty, tak? Więc grunt, że czuję to, co powinienem czuć, zarówno dwójkę, jak i czwórkę. Następne ćwiczenie, prostowanie w serii łączonej z uginaniem. Tutaj jest 12 powtórzeń. Ciężar, jaki tu mam założony, to jest maksymalny na tej maszynie. Na niej akurat jest to 120 kg, ale wiadomo, że na tych maszynach przełożenia są inne. Następnie, tak jak mówiłem, przejście do uginania. Jeżeli chodzi o uginanie, w moim wypadku miałem w zeszłym roku naderwany mięsień dwugłowy. Dlatego też, tak jak widzicie, nie schodzę bardzo nisko do wyprostowania tych nóg, ponieważ właśnie przez to, że prostowałem do końca, chciałem robić niby w pełnym zakresie ruchu, to doprowadziłem do naderwania tego mięśnia, więc teraz nie robię tego w pełnym zakresie ruchu, ponieważ nadal czasami czuję ten mięsień. Następnie poszła łydkownica, 5 serii. Tutaj mamy ciężar 45 kg. No, starałem się, jak widzicie, robić to ćwiczenie tutaj bardzo technicznie, z dopięciem tej łydki w tej maksymalnym spięciu chwilę przytrzymać, żeby naprawdę tą łydkę poczuć. No i faktycznie po 5 seriach były już kamienie, można powiedzieć. Ostatnim ćwiczeniem, jakie wykonałem dnia dzisiejszego, były allachy na brzuch. 4 serie po 25 powtórzeń. Co mnie cieszy, to to, że używam już obecnie maksymalnego ciężaru na tym wyciągu i jestem naprawdę w stanie mocno się skupić na tym, aby to właśnie tylko mięśnie brzucha tutaj pracowały. Tak wyglądał mój dzisiejszy trening. Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie, czy w ogóle interesuje Was to, abym robił więcej filmów tego typu. I do zobaczenia w kolejnych. Pozdro.